Hej, hej, siemanko ekipa, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Gothic 3. No i ten gość chce z nami iść na polowanie. Trochę chłystek, no ale okej. Dobrze, chodź ze mną, wiem. Gdzie można postrzelać, tak? Pewnie się zablokujesz na pierwszym lepszym konarze albo, nie wiem, wpadniesz na stado orków. Uważaj na siebie. Nie, nie mogę go... No i właśnie, i to jest główny ból tego, że nie mogę zatrzymać gości, którzy mnie prowadzą, za którymi ja muszę podążać. Bo jeżeli ja bym go prowadził, to bym mógł powiedzieć, żeby został w tym miejscu i się nie ruszał. No a tak to jak przyjdzie co do czego, to po prostu on zginie. Bo się na przykład napatoczy w jakieś stado orków. W sumie bym sobie coś zezar, bo widzę, że mam trochę mało hapsa. No gdzie? Uważaj, bo tam masz pełną tych goblinów. No i oczywiście co? Oczywiście już go dorwałeś. Nie dorwałeś go, więc możemy sobie spierdzielać. O, ruda, kurde, to może bym sobie coś wykopał. To jednak to był dobry pomysł. O nie, znowu parcha dostanę. Nie, wydupiej. No widzicie, jakie te NPC są fantastyczne. Biegają sobie pomiędzy wszystkim. O, fuck. No właśnie, i tak to się kończy. Ech. O ty, mendo! Pokazałeś mu! Oła! A mi ciulną. Zobaczymy, jak sobie radzi. Zobaczymy, ile mu zostało hapsa. Nie, ruszaj! No. Ile ci zostało hapsa? Żałosna kreatura! Dobra, wiesz co? Poczekaj, ziom, ja sobie zjem tutaj tego... grilla, wiesz, zrobię sobie. Odgrzewany, ale zawsze. Nie żyj więcej! No czemu jest to jeszcze? Co cię znowu atakuje? No nie wierzę. Dobra, spierdzielę, bo cię atakuję, jakbyś nie widział. Ja wydupiam. Trochę mi nie po drodze, wiecie? O, fucking shit! Czy on sobie jaja robi? Czy on tak na serio? Aha. Wyglądam, jakbym był... O, fuck. O, fuck, o, fuck, o, wydupiam. O, goddammit. To było najgłupsze, co mogłeś zrobić znowu. Znowu NPC się wpierdzielił w sam środeczek. Na pierdzielaństwa. No i tak, jego jeden atakuje, a mnie wszystkie. A, chyba sobie jaja robicie. Wejdziecie tutaj? Fuck, wejdą tutaj. Ale tu nie wejdziecie. Nie wejdziecie, przecież to jest normalne wejść, tak? Myślę, że wejdziecie, a jak nie wejdziecie, to kurna jakoś przejdziecie przez to w dziwny sposób. Nie atakujcie mnie! Nie! Zostawcie mnie! Frajerstwo. O, goddammit! No nie atakować mnie! Dobra. Mój gość nie zginął, czy zginął? No gdzie się wycofujesz? Chodź, teraz wiesz. Teraz to se możesz. Dobra, on walczy cały czas z jednym, no po prostu hit. No hit nad hitami. No giń wreszcie, bo zabijesz mnie. Nie będzie kumpla. Za tobą tęsknił. Ja pierdzielę. Serio? Gdzie ty jesteś? Zniknąłeś. No i co? Stój! Stop! No. Poczekaj na chwilę. Ja muszę pozbierać skóry, przecież to jest tyle rzeczy do zebrania. Teraz, łohoho. Co za gość w ogóle. Wbił się znowu. I tak to właśnie wyglądają NPC w Gothicu 3. Haha! Kto wymyślał im, kurde, sztuczną inteligencję? Więcej wilków. Nie, już wilków nie chcę. Gdzie ty jesteś? Zgubił mi się. A, jest, dobra. Wiesz, poczekaj. Zjem sobie pieczeń. Franca jedna. Ach. No i co? I zapewne dojdę z nim w to samo miejsce, tylko że no... O nie. Aha, on będzie się wracał. No, po prostu hit. No i co tutaj chcesz jeszcze, kurde, ubić? Dobrze. Jesteśmy na miejscu. Serio? Zwykle aż się tu roi od zwierzyny. Więc miej oczy otwarte i trzymaj broń w pogotowiu. Nie chcemy tu awantur, jasne? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale chyba już koniec zadania, co? Zaraz zobaczmy, bo mi się tam coś wyświetliło. Ale nie wiem dokładnie co. Klan ognia. Klan ognia udane. Polowanie z life'em. No i to jest chyba tyle. 10 zębów szablo zęba. Kamienie przodku, moc przodków, pancerz. Takie kurne długoterminowe te zadania wszystkie. Okej.
mniejsza z tym. Wracamy się, idziemy w kierunku klasztoru. Z tego co powiedzieli, to chyba będę musiał dalej bnąć. Jezus Maria, pomóc ci. Okej. Pomogę tej łajzie, bo przecież widzicie, że sobie nie poradzi nawet z jednym goblinem. Chodzę tu, no chodzę tu. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. No, za tobą też by nikt nie tęsknił, uwierz mi. Uwierz mi, stary, uwierz mi. Nikt by po tobie nie płakał. Taki useless gość. Okej, dobra, spadamy. Dobrze powiedział, wzdłuż tej skały, tak, do góry. Chyba tak, no zobaczmy na mapę. Klasztor, no idę w dobrym kierunku. Więc najprawdopodobniej mnie nie oszukali, przynajmniej tyle mówią prawdę. Jak są głupi, idą w jakiś środek niezłego bajzlu i burdelu, to tyle dobrze mówią, że z którą stroną mam iść. No co mnie znowu chce atakować? Mam cię w dupie, głupi goblinie. Wydupiej. No, jeszcze we mnie jakiś szaman będzie walił z tego, z ulta. Ciężkie życie w tym Norunmarze, uwierzcie mi. I to myślę, że tutaj... No co chcesz? Jezus Maria. I to chyba chłód nie robi większego wrażenia jak ta cała zwierzyna. Bo orkowie też tak, można powiedzieć, są, no dobra, są i tyle. Nie chcę z wami walczyć, sorry. No co, no co, będziesz mnie atakować? Tędy do klasztoru pewnie. Czemu klasztor zawsze musi być na jakimś takim uboczu, w ogóle jakiejś ciemnej dupie? Ech, syf. No i mnie jeszcze gonią pewnie. Nie, dali sobie spokój tyle. Fucking shit. Czemu oni zawsze muszą być we dwójkę? Czemu oni zawsze muszą być we dwójkę? No zawsze, no po prostu zawsze. No i co ty chcesz mi tu zrobić? Podejdziesz tu? Nie podejdziesz tu. Stop. No podejdzie, pewnie podejdzie. Jak mnie ciulnie, jak tym Morgensternem kurna walnie jebnie, to będzie przypał. Dobra, zobaczmy jak wchodzą mu obrażenia z kuszy w takim razie. No gdzie się kręcisz? Wchodzą mu tak samo te obrażenia. Więc nic specjalnego. Chociaż jakiś kryt mu może tutaj wejdzie, widzę. Hehe, loser. 400 expa dla mnie. Franca. Ty, za blisko tutaj sobie nie podchodź, okej? Okay? Ciekawe, czy jak dostanie w głowę... Ty, no, ja już ci coś mówiłem. O, chyba jak w głowę dostanie, to dostaje więcej obrażeń. To by było Sims Logic. Haha, dobrze, że staję na chwilę w miejscu. Jeszcze raz. Proszę bardzo, jak ładnie. Okej, tak już się na coś przydaje. Ale jak widzicie, musimy najpierw jakoś zgliczować, kurde, tych dupków. Okej, szkoda, że nie możemy z nich wyciągać tego, co w nich władowaliśmy, tych bełtów i strzał. Przydałoby się. Daleko jeszcze? No tak, jeszcze Xardasa mamy... Oh, fuck. Jeszcze Xardasa mamy odwiedzić. No co tam, wilczku? No co jest, ty? Bez takich, okej? Okay? Teraz się przede mnie kimnę, chociaż po drodze jeszcze będzie pełno stworów. Co im się zdaje? Czyżby? Jak to jest klasztor, to pewnie jakiś żywiołak będzie na drodze do nich. Nie, w sumie to nie Xardas. Się dziwiłem, dlaczego i ty cały czas w lewo? Siemanko, co tam? Pyran, znamy się? Czy mamy tu jakąś runę teleportacji? Nie ma. Dobra, co tam? Nainosa, witam cię, wędrowcze. Jesteś naszym pierwszym gościem od kiedy pojawił się tu ten nowy mag. Dobrze zobaczyć nową twarz. Co tak? Zadajmy mu pytanie, co tu robisz, kurna? Magowi ognia w klasztorze. Dobra. Co tu robisz? Wypatruję wybrańca. Mistrz Altus powiedział, że nadejdzie. On nas ocali. No to ja jestem. Jestem wybrańcem. Przestań. Z takich rzeczy się nie żartuje. Wybraniec z pewnością nadejdzie. No okej, jak nie chcesz wierzyć, to nie. Już od trzech części jestem wybrańcem. Co to za nowy mag? Milten. Jest tu od niedawna. Zapewne jednak nawet go nie zobaczysz.
Ciągle siedzi w jaskini oświecenia. Jest tu Milton? Znasz go? Jest trochę dziwny. Wciąż taki młody, lecz... Lecz co? Wydaje się być taki dorosły. Tak jakby wiele doświadczył. Jaskinia oświecenia? Sanktuarium klasztorne. Inos objawiał się tam ludziom. W ramach podziękowań wznieśli ten klasztor i potężny chram w jaskini. Co Milton robi w jaskini? Prowadzi badania. Zabrał tam ze sobą stosy książek z biblioteki. Od kiedy się tam zaszył, nawet go nie widziałem. A, no i miał ze sobą puchar. Nie mam pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Co jest w klasztorze? Obecnie jest nas niewielu. Większość zginęła podczas wojny. Czemu ja tak mielę językiem? Powinieneś iść pomówić z mistrzem Altusem. Ucieszy się, mogąc poznać wieści ze świata zewnętrznego. Nauczę... Nie. Jedynie mistrz Altus i mistrz Dargot są dość potężni, a ja utraciłem swe zdolności magiczne. Potrafię używać jedynie zaklęć ze zwojów, a i to męt... Próbowałeś używać mikstur many? Nie. Występują tu bardzo rzadko. Masz jakieś? Tak. Możesz dać mi 5? Wtedy znowu mógłbym posługiwać się magią. Co ci się, mana skończyła? Co dostanę w zamian za mikstury many? Jestem tylko prostym sługą... Wszyscy tak mówią. Cóż mogę ci dać? Hajs! Co z zaklęciami na zwojach? Zgoda. Mam zwój rewitalizacji. What the fuck? Jest bardzo cenny, ale i tak nie mogę z niego korzystać. Nie mam dość siły. Co to jest rewitalizacja? Oto twoje mikstury. Doskonale. Proszę, twój zwój z zaklęciem. Jeśli potrzeba ci czegoś jeszcze, wpadnij i zobacz, co mam do zaoferowania. O, pokaż. Co tutaj masz? Mikstura koncentracji, różne miksturki. Mikstura wytrwałości, szyły życiowej, manę myśliwska. Przemiany, wilka, pancerz paladyna. Nie ma mowy. Najpierw musisz... Jesteś w porządku. Nice. Mogę wziąć sobie szatę ognia. Ha, ha, ha. Więc mi się zdaje, że w tym momencie chyba nie mam możliwości używania lepszego pancerza. Ochrona przed energią, przed lodem, ogniem, pociskami, uderzenia, czyli 20, 45, 45, odporność na chłód. Kurde, to by było niegłupie. Mimo, że nie jestem magiem... Zaraz, zobaczmy sobie. Mimo, że nie jestem magiem... Ha, ha, ha. To by było dobre. Dlaczego ja nie mam tarczy? Hello. Tarcza mi się zepsuła. To by było niegłupie, kurde. Pancerz. Haha, szata maga ognia. Nie potrzebuję do nich żadnej reputacji. Cóż, będę musiał sobie przejrzeć. Albo może kupię. Pokaż mi swoje towary. 5000. I tak zanim, kurde. Zanim uzbieram tyle reputacji, żeby kupić jakiś ten najlepszy, czy to najemników, czy buntowników, to pokaż. Trochę minie, bo reputację potrzeba mi, prawda? Jakąś tam określoną ilość reputacji. Więc to by było niegłupie, kurde, w tym momencie. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Alchemik, no, pokażcie. Aha, przecież przed chwilą gadam i w ogóle nie myślę. Okej, zobaczmy, co to jest tutaj. No, ślepa uliczka. Dobra, wiesz co, kolego? Ja sobie chyba od ciebie... O, fuck, że mnie spoznał w jakąś przepaść. Chyba sobie od ciebie kupię, kurde, tą szatę. To nie jest głupie. Bo ona dodatkowo nie dość, że ma ochronę przed tymi podstawowymi rzeczami, jak widzicie tutaj na przykład pancerz paladyna plus 100 do wszystkiego, to tutaj mam odporności jeszcze na energię, lód i ogień. No i dodatkowo odporność na chłód, jeżeli chodzi o umiejętność. Jesteś w porządku. 65 tysięcy. Kurna, to mi się zwróci zaraz po ataku na tą kopalnię z tym piecem tutaj w Nordmarze na orku, bo jak ja pozbieram z nich wszystko, a tam jest też dużo szamanów, to mi się to cholernie spokojnie zwróci. Dawaj, hajs. Nie ma co chyba w sumie ten... Nie ma co... żałować. No okej. Teraz zobaczmy na nasze staty.
Ochrona przed ogniem, uderzeniami, pociskami. No nie, jest nieźle, jest nieźle. Aha, jeszcze... tak, tutaj. Ochrona pewnie przed chłodem gdzieś tutaj będzie. Ostrzenie... odporność na chłód właśnie. Widzicie? Ataki lodowe. No a niektórzy chcą mnie na przykład rzucić zaklęciem tym lodowym, więc to się przyda. Nie głupie, nie głupie. A, pierwszy nasz taki poważniejszy zakup. 65 tysięcy, uhuhu. Aidan, Dagord. Zanim sobie z nimi porozmawiam, sobie tutaj popatrzę. Co mają ciekawego? Beczka z wodą, stół alchemiczny. Właśnie! Ja bym sobie zobaczył... Sorry. Ja bym sobie zobaczył, gdzie są te kamienie przodków. Tu. Orkowe mapa, grobowce przodków. Co to mi tu pokazało? Co to za gówno? Niby gdzie... Co to ma być? What the hell? W którym to jest miejscu? Grobowce przodków, no okej. Spoko, jest ich 6, ale... Które to jest miejsce na mapie tutaj? Zaraz, zobaczmy czy ukształtowanie tych... Nie to... Zobaczmy czy ukształtowanie tych... Tak, już widzę, to jest wokół klanu młota. Widzicie, tu jest klan młota i te drogi tutaj, zwłaszcza ta, to ma taki właśnie układ jak te tej drogi. Więc to nie głupie. Z tego co pamiętam, to w tym tutaj grobowcu jest artefakt Adanosa. Jeden z artefaktów Adanosa, a tutaj gdzieś jest, z tego co wiem, chyba Xardas, gdzieś w tych terenach. Czyli tu. I tam też chyba sobie pójdziemy następnym razem. Dobra, mniejsza z tym. A ty kto? Masz tu może ten teleport do was? Nie masz? Witaj, bracie. Czasy są trudne, szczególnie tu, na północy. No to ci nie zimno? Nie jesteś stąd, prawda? Nie, pochodzę z Myrtany, z Geldern. Uciekłem, kiedy przybyli orkowie. Znalazłem tu nowy dom. Możesz mi coś sprzedać? Obawiam się, że wybór mam niewielki. W Nordmarze trudno znaleźć odpowiednie składniki mikstur. Ale chętnie sprzedam ci to, co mam. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chętnie, ale niestety zapasów ledwie wystarcza mi na moje własne potrzeby. Nie zostaje mi nic dla czeladnika. Co mam zdobyć, żebyś zechciał mnie uczyć? Może jakieś zioła many? Przydałyby nam się w klasztorze. Ile tego potrzebujesz? 50 sztuk powinno wystarczyć. Zapłacę ci za nie. Are you fucking crazy? Znajdę dla ciebie zioła. Och, wspaniale. Muszę przyznać, że nie czuję się najlepiej w dzikich ostępach. 50 sztuk? Cieszę się, że w ogóle tu dotarłem. Chyba nie mam aż tylu, nie? Ziołamany. Pokaż mi swoje towary. Ziołamany. Korzeń magiczny. Który? Aha, tu jest ziołamany. O fuck, ja takich nie mam chyba w ogóle praktycznie. Zaraz zobaczmy. Ziołka. Ziołamany. Nie mam nic, co bym miał 50. No, trucizna krwawa. Ziele lecznicze, jagoda. Ziołamany. 16, on chce 50. Fuck yourself. Na razie ci nie dam. Tak to mógłbym mu dać pewnie 16, ale jakoś nie chce mi się na razie. No jak będę miał full, to mogę mu dać. Graj dołek jakiś tutaj. Powinienem się przespać, bo w sumie mam mało hapsa, ale myślę, że tutaj mi nic nie grozi. Macie tu jakiegoś telepa? O co chodzi? What the hell? O, mamy towarzystwo. Czemu mnie zaczepiasz? Nie, to niemożliwe. Chociaż te włosy, ten nos, to naprawdę ty. Chwała Inosowi, wreszcie przybyłeś. Nie, co mówisz? Muszę przeprosić. Inaczej sobie ciebie wyobrażałem. No, kamera pierwsza klasa. Teraz, wszystko widzimy. A jak? No cóż, myślałem, że będziesz większy. A, większy. Mam nadzieję, że aż tak się nie zawiodłeś. Nie, oczywiście, że nie. Przepraszam. A kogo się spodziewałeś? Kogoś, kto ocali nas wszystkich. Zbawco. Poprowadzisz ludzkość z powrotem do światła. No, żebyś się nie przeliczył. Zobaczymy. Milton wspominał, że nie będziesz zachwycony,
ale zapewniam, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ci pomóc. Co za ulga. Opowiedział mi o twojej walce ze śniącym i o tym, jak udało ci się pokonać smoka ożywieńca. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał lepsze kwalifikacje do ratowania ludzkości. Nawet ty kiedyś się o tym przekonasz. Gdzie jest Milton? Przebywa w sanktuarium. Przy frontowym dziedzińcu klasztoru znajdują się schody wiodące w głąb góry. Wystarczy, że nimi podążysz. Zaprowadzą cię prosto do Miltena. Poszukuj. Ten klasztor to prawdziwa skarbnica pradawnej wiedzy. Nasza biblioteka zawiera niewyobrażalne skarby. Dargov, nasz bibliotekarz, chętnie ci pomoże. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wciąż jestem mistrzem prawdziwej magii. Jeśli chcesz, spróbuję ci ją pokazać. Co więcej, jestem też całkiem niezłym alchemikiem. Jeśli potrzebujesz magii, porozmawiaj z Dargovem. Na pewno nauczy cię kilku zaklęć. Chcę się... Kaplica! Naucz mnie czego... Kosturem szybciej się uczyć. Zdolności posługiwania się... Co to jest? Chcę się szybciej uczyć. What the hell is that? Co to za umiejętność? Widział ktoś taką? Chce się szybciej obalanie, morderstwo, mierz złodziejstwa, targowanie się, kradzież kieszonkowa, choroby gorąco, wybuchowe strzały, ogniste, zatruce, ostrze. Szybciej się uczyć. Który magiczny, ulepszenie szat. Szybka nauka. Przewam się na kolejny poziom, bohater otrzymuje dodatkowy punkt. No teraz... Teraz mi to mówisz. Kurna, to jest dobre. To nie jest głupie. Nie jest głupie. Ej, gdzie on jest? Gdzie on jest? Fucking shit. Ucieknę. Bo chyba jeszcze z 5 poziomów myślę, że tutaj nabijemy, co? Ej, gdzie on uciekł? No kurna. Gdzie on polazł? Fucking shit. Aiden? Nie. Dagord? Nie. Gdzie on polazł? Jezu, nie posłuchałem go, gdzie on poszedł. No mniejsza. To nie jest głupie, kurde, co on mi powie, co on mi może nauczyć, kurde. To było dobre, bo chyba z 5... Zaraz, którym mamy poziom? 39. No z 5 poziomów to my chyba jeszcze wbijemy, co? Inos, z tobą, bracie. Czym się tu zajmujesz? Badaniami. Przed tym incydentem z runami byłem mistrzem magii przemiany. A teraz, dziś jestem tylko zwykłym wieśniakiem. Ale krążą opowieści, że istnieją inne sposoby, aby się przemienić. Jakie opowieści? Słyszałem o ludziach, którzy potrafili się przemieniać, mimo że nie byli magami. Gdybym tylko ja potrafił to zrobić, wtedy wszystko byłoby jak dawniej. Czego potrzebujesz? Słyszałeś kiedyś o druidach? Tak. Mają kamień, który daje im moc. Potrzebuję takiego kamienia. Możesz mnie czego... Tak. Przestudiowałem setki starożytnych ksiąg, aby poznać sekrety magii. Ale wszystko na nic. Znam teorię, ale mój duch jest zbyt słaby. Jeśli chcesz, zapoznam cię z tą pradawną wiedzą. Wiecie co, ty kolego! Kolego! Kilka ognistych puarów, to może później. Nie wiem, co z nimi na razie zrobić. Chcę się szybciej uczyć. Nie jesteś na to gotowy. Prostara wiedza, 8 punktów! Goddammit. No to teraz to nie wiem, czy mi się opłaca. Jak ja wpakuję 8 punktów, ja chyba że starą wiedzę z jakichś tych tabliczek jeszcze mogę sobie ty odczytać, może mam. Ty nie idź nigdzie. Poczekaj. No kurna, gościu. Denerwuje mnie. Nie mam tabliczek. Dobra, może jak sobie najpierw. Tylko że właśnie. Nie mogę nie uzdobyć tych 5 poziomów. Mniejsza.
Jeden punkt. Tutaj, wiecie co by było dobre? Na początku zainwestować sobie dużo w prastarą wiedzę, przyjść tutaj i... przybiec jakoś tam, przekraść się i na początku nauczyć się właśnie tego szybszego uczenia się. To by było dobre. A co mi z tego przyjdzie, że ci pomogę? Pożyczyłem pewną starą księgę z biblioteki. Nie za bardzo mam co z nią zrobić. Oddam ci ją. Znajdziesz w niej mnóstwo starożytnej wiedzy. Naucz mnie. Nie, co? Posługiwanie się kosturem, walki kosturem, lekkich pancerzy, markami. Dostarczę ci taki kamień. To wspaniale. Nie przetrwałbym na zewnątrz nawet godziny bez mojej magii. Ratujesz mi życie. Gdzie mogę znaleźć druida? W klanie Wilka jest pewien myśliwy imieniem Bogir. Jestem pewien, że to druid. No super, to ty chcesz od Bogira, tak? Ten kamień. O ty, Mendo. Nie chcesz tych kamieni, które ja mam teraz. Gardzisz tym. Co za franca. Okej, kociołek, tron, altus. Siemka. No to idziemy dalej sobie rozmawiać z resztą tych przyjemniaczków. Jezu Maria, co to było? Okej. Kogo my tutaj mamy? Olivier. Inos z tobą, bracie. Czemu wszyscy do mnie Inos z tobą? Aha, no tak, mam przecież szatę maga ognia, no ale mniejsza. Co tu robisz? Modlę się za siebie i za mych braci. Wielu paladynów odwróciło się od Inosa i odrzuciło swą wiarę. Ale nie ty? Nie. Dla mnie to jedynie sprawdzian. Sprawdzian wiary i determinacji. Zdam go z pomocą Inosa. Nauczysz mnie czegoś? Jestem doskonałym wojownikiem. Tak jak? Nauczysz mnie walki? Siła i silnego parowania tarczą. Zdupcej. Ktoś tu był. Ktoś tu był. A, ty, no. Inos niech będzie z tobą. Weźcie się, odwalcie z tym Inosem. Szukam magii i starożytnej wiedzy. Więc przyszedłeś we właściwe miejsce. Spędziłem wiele czasu w tych katakumbach, studiując wiedzę naszych przodków. Może mogę ci jakoś pomóc? Chcę się tylko rozejrzeć. Górne komnaty są do twojej dyspozycji, ale proszę, nie wynoś niczego. Co, znasz mnie, że tak mówisz? W niższych komnatach znajdują się najstarsze pisma w bibliotece. Może tam przebywać tylko wykwalifikowany personel. Nie możemy ryzykować bezpieczeństwa naszych zbiorów. Spoko, przecież nic nie ukradnę. Kiedy już będziesz wiedział, czego szukasz. Szukam pewnego artefaktu. Co to za artefakt? Pierścień. Został tu przyniesiony z pustyni 1000 lat temu. Nie, nigdy o nim nie słyszałem. Może znajdziesz coś w kronikach dziejów? Co to za kroniki? Zawierają całą historię naszego zakonu. Szczególną uwagę poświęcono w nich początkom bractwa. Świetnie. Gdzie mogę znaleźć tę księgę? W bibliotece. Ale jest pewien problem. Zawsze jest problem. Co za problem? Księga zawiera wiele tajemnic. Dlatego została zapieczętowana za pomocą magii. Tylko nasi magowie wiedzieli, jak ją bezpiecznie czytać. Więc w czym problem? Ponieważ magia przepadła, nikt nie potrafi przewidzieć, co się stanie, kiedy otworzymy księgę. Musisz zachować ostrożność. Okej. Gdzie mogę znaleźć kroniki? Są w Biblii na dolnym poziomie. Okej, dobra, mniejsza z tym, bo już zaczyna gościu mnie nudzić. Świątyni pradawnych. Tu nie ma żadnych świątyń, tylko lud. No to chyba jesteście sporo w dupie, bo są tu świątynie. Obawiam się, że nie mogę pomóc. Jaki gość? Widzieliście go? On mówi, że tu nie ma świątyń. A przepraszam bardzo, to co? No dorobowcy, może nie świątynie, ale dorobowcy. To jeden pies. Dobra, wiecie co? Tutaj sobie zakończymy. Do Miltena pójdziemy sobie, który jest tutaj. Jeszcze sobie poszukam tutaj gdzieś, kurde, tego teleportu, chociaż nigdzie go tutaj nie widzę. Do Miltena, który jest tutaj, pójdziemy sobie następnym odcinku, dlatego że on będzie na pewno dużo gadał. Milten zawsze dużo gada. Stój! Co jest? Nikt nie ma wstępu do sanktuarium. Ja się żegnam. Nikt, kto nie otrzymał upoważnienia od mistrza Altusa.
Muszę się zobaczyć z Miltenem. Nie wolno mi wpuszczać nikogo bez upoważnienia. To bardzo ważne. No dobrze, możesz przejść. No, i tutaj będzie Milten, także z nim sobie porozmawiamy w następnym odcinku. On zawsze dużo gada i nie chce, żeby nam zajmował zbyt dużo czasu. No to co? Żegnam się z wami bardzo serdecznie, dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli odcinek wam się podobał, to wiecie co robić. Skomentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Na razie, do usłyszenia. Jezus Maria, wpadłem pod tym. No, to na razie, do usłyszenia. Pa, pa!